Siema wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy przekładali. A co będziemy przekładali? No więc słuchajcie, tutaj mam pojemnik, taki dość owity pajęczyną. Jak część z Was pewnie pamięta, z całkiem niedawnego odcinka jest tutaj dorosła samica Linothele megatheloides. No i tak jak mówiłem, trzeba by ją przerzucić do celowego terrarium, który jest niewiele dalej, bo jest tutaj. Tutaj był samiec chromatopelmy, który wyliniał, okazał się dorosły, a ja nie mam samicy chromatopelmy, w związku z tym samca już nie ma i mamy fajną, pustą komorę, wprost wręcz genialną do tego, żeby ten pająk stworzył sobie całe imperium sieci, bo jak widzimy ma potencjał do tego, więc po prostu trzeba go przełożyć. No i słuchajcie, tu mam pająka, tu mam terrarium, w związku z tym na początku zajmiemy się taką szybką aranżacją terrarium, wiecie o co chodzi. Później sobie przejdziemy do zbliżeń i do przekładania. W związku z tym pstryknę palcami, zniknę i pojawiamy się w troszkę lepszym kadrze do aranżacji. Dobra, mamy to, co chcemy widzieć. Słuchajcie, ja mam taki fajny korzeń morwy, który dostałem od Bioter.pl i on na pewno tutaj nam się przysłuży do tego, żeby samica Linothele sobie zrobiła takie imperium, jakie tylko będzie, na jakie będzie miała ochotę. Jak widzicie, dużo torfu tu jest, nie ma co ukrywać, że no nawet na pierwszy rzut oka widać, że ta góra jest dość pokaźna. To dlatego, słuchajcie, że ten gatunek lubi wysoką wilgotność i mokre podłoże. Znaczy mokre, po prostu ma mieć wilgotno, w związku z czym im więcej damy sobie ziemi do terrarium, tym automatycznie więcej wody w torfie się zmieści i automatycznie będzie ona dłużej parowała. Więc łatwiej po prostu jest utrzymać wilgotność wysoką w terrarium, gdzie jest więcej podłoża. No i dobra, słuchajcie, wrzucimy ten korzeń, tylko że ja nie za bardzo wiem jak. A też, o, tutaj widzę spadł kawałek papieru, którym czyściłem wcześniej to terrarium. Bo wiecie o co chodzi, żeby on fajnie był widoczny i żeby nie zrobić jej takiego imperium, z którego jej nigdy nie zobaczę. O, ale siedzi. Wow, ale słuchajcie, genialnie siedzi. Ja nie mogę. Świetnie. Świetnie, świetnie. Dodatkowo mam taki jakiś stary korzeń, chyba akwarystyczny. Też on tutaj na pewno siedzi w tym klimacie. I go sobie rzucimy już tak po prostu. Bo może jakoś, żeby współgrał. Dobra. Co byśmy, słuchajcie, rzucili dalej? Mamy tak dość surowo. Jakieś takie, wiecie, elemenciki typowo detalingowe. Zrobimy pyk. Zrobimy pyk. Czekajcie, ja jeszcze wezmę moje wielkie pudło. Dobra, dajmy może jeszcze, wiecie jak jest z tymi rzeczami. Zawsze warto dorzucić jeszcze troszkę kory, niżeli żeby później jej brakowało. A ja myślę, że po prostu dam takie skrawki i ona się już tutaj tym powinna zająć. Czy może byśmy jeszcze jej dali jakąś taką, wiecie, podporę fajną. Tylko nie za bardzo wiem, cholera, jak to zrobić, żeby fajnie wyglądało. Coś takiego? Nie, to wygląda brzydko. Ale ona nie ma się o co tutaj zaczepić na razie jakoś tak. Też nie, no w sumie. Jak myślicie? Nie, no muszę gdzieś wcisnąć ten kawałek kory, nawet jeśli ma po prostu stać przy ścianie, wiecie? Niech ją to motywuje, żeby sobie calusieńkie terrarium w pajęczynie zrobiła. Dobra, myślę, że tak jest fajnie. I teraz wiecie jak jest, czyli mech do detalingu od Bioter.pl. Jak najbardziej nam się tutaj przyda. Chociaż i tak pewnie będzie pod pajęczyną, ale niemniej warto spróbować, może a nuż niektóre kawałki tego muchu nie będą pod pajęczyną i będą widoczne. Byłoby spoko. Dobra. Ten mech do detailingu jest fajny, strasznie go lubię. Chociaż żałuję, bo skończyły mi się takie kępki muchu. W sensie, może nie kępki, bo to są kępki, takie płaty mchu, o. I teraz mi został taki, więc trzeba sobie tutaj jakoś radzić. Oczywiście zaraz jak będę przekładał ją do terrarium, to będziecie widzieć troszkę inaczej to terrarium, czyli po prostu tak bardziej od wewnątrz, bo teraz to macie taki statyczny obraz i niewiele tutaj widać, ale powiem Wam, że wyszło to całkiem nieźle. Ja w tym momencie w takim razie kończę aranżację, bo no jest genialnie. Mi się mega podoba i w zasadzie to nic więcej nie potrzebuję do szczęścia. W związku z tym teraz się przeniesiemy na chwilę na biurko i spróbujemy się jakoś tam odkopać. Może nam nie ucieknie i zrobić jej jakieś zbliżenia, bo w ostatnim odcinku związanym właśnie z Linothele megatheloides nie było tych zbliżeń, a wiem, że ich chcecie. W związku z tym lecimy na biurko. No i dobra, wypada, słuchajcie, ją w takim razie wygonić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ona ogólnie jest, on tutaj widać jej nogę. W związku z tym postaramy się ją jakoś wygonić. Też nawet, słuchajcie, nie wiem jak ta współpraca będzie przebiegać. Mam nadzieję, że ona nie będzie nam jakoś bardzo chcieć uciekać i tak dalej. A widzę, że jest w miarę, że tak powiem, skora do tego, żeby wyjść z gniazda. O, dobra, widzimy ją tutaj. To jest, słuchajcie, ona. Bydlek jakich mało. Szukam do niej samca, bo jak wiecie, ten, który doszedł ostatnio, no niestety doszedł martwy. No i postarajmy się, słuchajcie, jakby wygonić na ten główny teren pajęczyny. Jak ona sobie tutaj stanie, to prawdopodobnie tak będzie stać i będzie łatwo zrobić nam zbliżenia. Jest bardzo ładna. Naprawdę, słuchajcie, jest, no, bardzo mi się podoba, jest przepiękna. Dobra, na razie weźmiemy ten obiektyw. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. No, to jest samica dorosła Linothele megatheloides. Jak widzicie, no, jak dla mnie jest prześliczna. Ma piękny złoty karapaks i do tego taki bardzo fajny złoty odwłok. No i nogi, które w zasadzie są czarne, ale jakby się głębiej przyjrzeć, to jednak są niebieskie. W związku z tym naprawdę strasznie jest to fajne. No i tak to wygląda. Dobra, w związku z tym przepnijmy obiektyw i zbliżmy się jeszcze głębiej. Dobra, jesteśmy na bardzo w miarę takim dość dużym zoomie, a na pewno jesteśmy na trzęsących się rękach. No już trudno. No i dobra, widzimy jej oczy. Tutaj głębie helicery. Nogogłaszczki też widać fajne. No tutaj z bliska widać, jak fajnie te nogi opalizują na niebiesko. O, widzę, że jeszcze ma takie fajne końcówki odnóży, jakby w odcieniu troszkę zbliżonym do karapaksu czy do odwłoka. Strasznie fajne. No a nogi, jak widzicie, mam nadzieję, opalizują na niebiesko. Odwłok, no jakiś tam w miarę ornament ukrywa, ale ciężko. I zwróćcie uwagę na jej gigantyczne kądziołki. No, takie kądziołki, słuchajcie, zobowiązują do tego, żeby naprawdę robić dużo pajęczyny. One są wręcz takie jak odwłok. Bardzo długie. Bardzo długie i no i bardzo fajne. No i tutaj nogi, które też niby są czarne, ale w sumie jak się przyjrzymy głębiej, to są niebieskie. W sumie uda ma takie zdecydowanie bardziej czarne. Może bym oparł jakoś aparat, nie wiem, czy to się uda. O, tu siedzi sobie ona. Wszystko jest w porządku. Dobra. A tak bardzo do przodu. Wow. Oczy gwiazdki. No, wygląda trochę złowrogo, nie? Musicie przyznać. Oj, wygląda złowrogo. Ale właśnie fajnie, że ona sobie siedzi na swojej pajęczynie i się w miarę tym wszystkim nie stresuje, co tutaj jest odprawiane. Dobra, spróbuję jeszcze przepiąć trochę konfigurację i wyjdziemy na jeszcze większe makro. Może coś z tego wyjdzie. No, zrobiłem co mogę, tylko że ręce mi się trzęsą niemiłosiernie, bo to już jest bardzo duża skala do wzorowania i po prostu ciężko jest zachować stabilny obraz, nawet jeśli ja sobie go teraz tutaj staram się, że tak powiem, stabilizować, opierając kawałek obiektywu o pudełko, ale dodatkowo jeszcze jak mówię, to mi się ręce bardziej trzęsą, no ale niestety. Tutaj widzimy, jaka ona jest po prostu piękna, tam głębiej karapaks. Tak właśnie wygląda. No, jest ładna, trzeba jej przyznać. Nóżki. Jakieś się tutaj znajdą. O, widać nawet haczyki na końcach tych nóżek. No, ciekawe, że ta stopa jest właśnie takiego innego odcienia. Fajne. Tu jeszcze jedna nóżka. O, tu mamy jeszcze jedną nóżkę. I stopa w innym odcieniu. No i tak. Jeszcze luknijmy na odwłok i na kądziołki. Patrzcie, kądziołki to jak nogi normalnie u tego gatunku. Tutaj mamy końcówki. Ale jest ładna, nie? Mógłbym tak siedzieć i patrzeć na nią. No i dobra, słuchajcie, bo już mi ręka boli od takiego wytężonego trzymania. Także kończymy makro i wracamy w punkt wyjściowy, czyli do naszego terrarium. Jeszcze zbliżam go od przodu może. O, jaka ładna. Dobra, kończymy to i idziemy do terrarium. Jesteśmy z powrotem przy fajnym terrarium. Serio, bardzo mi się podoba, cieszę się z niego. O, właśnie słuchajcie, zauważyłem, że nie umyłem szyby po samcu i jest brudna, w związku z tym będę musiał ją umyć później, ale mi się nie chce, zapomniałem, no nic. Słuchajcie, wychodzi na to, że trzeba by ją tutaj przyłożyć, tylko że problem jest taki, że ona sobie siedzi tutaj, ją fajnie widać, ale kurde, nie mogę jakby położyć pojemnika i ją po prostu przeganiać. Tylko muszę, wiecie o co chodzi, muszę trzymać ręką ten pojemnik, żeby on był zahaczony. Widzę, że i tak wy niewiele widzicie tutaj, więc będziemy ją postaramy się ją wypchnąć po prostu. Ale to czekajcie, bo jestem niezadowolony z kadru. Nie może tak być. No, tak jest lepiej, zdecydowanie tak jest lepiej. No i dobra. Jest samica. Prześliczna. Tata ujął, że jest taka wyścigowa. W sumie niezłe porównanie jest to. No i dobra, spróbujmy, wiecie, standardowo ją po prostu tutaj przepchnąć. Tylko że właśnie jest problem, bo ona siedzi na swoim gnieździe i ona będzie szukała wyjścia. Wyjścia no, do gniazda, a nie wyjścia z pojemnika. Więc dobrze, no albo słuchajcie jej wyjmę, jak to się nie uda, no to nic, to wtedy będzie trzeba jej wyjąć cały jakby wystrój i po prostu jak ona już będzie tutaj sobie... O! Słuchajcie, prawie to mam. Sorry, że nie widzicie, ale się nie da widzieć. O, mam to. Udało się. Samica jest już w swoim docelowym terrarium. Jest tutaj, jakbyście nie widzieli. W związku z tym robimy zbliżenia obiecane, ale terrarium. A, widzicie, telefon mi dzwoni. Muszę zatem odrzucić. Dobra, seróweczka. No i patrzcie, tam ona sobie zaczyna eksplorację swojego nowego domu. Tak to wygląda. No i mamy tutaj w zasadzie wszystko to, czego potrzeba. Jest troszkę mchu, jak widzicie. Są korzenie morwy, są kawałki tej tuby korkowej, więc nawet całkiem nieźle to wygląda. No i ona sobie siedzi tam. O, w swoim nowym domku. Całkiem fajnie wyszło, bardzo mi się podoba. A jeszcze może mogę wam z gratisów na koniec pokazać samca, który umarł na ostatnim odcinku. i wywołał dużo emocji, z czego bardzo się cieszę. Otóż słuchajcie, ususzyłem tego samca, a raczej samusek, ja go po prostu rozłożyłem ładnie. I patrzcie. Aha, tylko że mnie nie wyostrzy. Dam na rękę. No i patrzcie. No. Samiec jest za mały i mi nie ostrzy. O. Tak wygląda samiec uschnięty. I jak widzicie, są bulbusy. Bardzo fajnie widać te bulbusy. Jestem w szoku, ale widzę, że bardzo ciężko z ostrzeniem. No i tu jest uschnięty samiec, którego sobie gdzieś powieszę na ścianie i znowu będzie milion komentarzy typu: pająk ci siedzi na ścianie, uważaj, uciekł ci pająk. Nic nie ucieka samo, a jak ucieka, to przy mnie, więc od razu to łapię. No i tak. A dajcie znać, bo jest możliwość, że będziemy... To terrarium, tu jest samica Monocentropus balfouri. O kurde, nawet ją widać, słuchajcie, ale macie gratis. Bardzo ładna, wyliniała mi parę dni temu. No i trzeba jej tutaj zrobić, że tak powiem, no delikatnie odświeżymy to terrarium, damy więcej ziemi, żeby mogła sobie bardziej kopać i przygotujemy ją na to, że będzie dopuszczana. Także tam jest piękna samica Monocentropus balfouri. No i tak naprawdę z gratisów to tyle takich widocznych. Tak patrzę się i nic mi tu nie wychodzi. Dobra, słuchajcie, to jest tyle. Jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić. Jeśli Wam się nie podobało, też wiecie co robić. A ja od siebie mogę Was zachęcić do zajrzenia w linki pod filmem, bo tam jest dużo moich stron, takich jak Facebook, Instagram, Patronite i wszystkie inne. A tymczasem trzymajcie się, na razie i słyszymy się niebawem.